Slyšel jsi se? Ja podejrzewam, że może coś... palnąłem i nie jestem pewien co. Och, nie słyszeliście, tak? A, to było gdzieś coś u ciebie? Tak, tak. Nie, przyznam szczerze, że nic z tła nie przyszło. A, dobra, spokojnie, już myślałam, że się... Co, coś pies? Co? No to powiedział. Nie powiedział. Ryszard, nie, musisz powiedzieć, jak oszczędzałeś się takie głupawki. Nie wiem, wyjebał się na mordę, czy coś? Halo. Przewrócił się, czy coś? Czy... O Boże, nie przewrócił się, przecież by się tak nie śmiał, gdyby się przewrócił. Boże, co nie? Ja się tak odpalam czasem, ale... Wracił czasem? Mana Surge. Halo, Bryland, ty kurwa pierdolona. Halo, chuj ci w dupę. Pytał mnie, to ustrojstwo, co z przyjaciółmi się można edytować, w jakichś własnych tam wpisywać, czy tych, co ci domyślnie daje tylko? Znaczy, jak teraz na przykład kliknąłem sobie... Znaczy nie zmieniałem nic, tylko kliknąłem na jedną nazwę, no to jest edytowalne pole tekstowe. No i też można strzałkę obok kliknąć, żeby sobie rozpisać, żeby na przykład sobie dodać jakąś notkę. Aha, czyli można sobie tam pozmieniać ich na jakieś własne te, tak? Można. Ewentualnie można... A nie, kilka, bo to niepotrzebnie. Bo w samym character creation jest tylko, że z playbooka się wybiera tylko rywala i tego. Mhm, ale tak, można sobie kogoś dopisać. A, tylko ci właśnie chyba niepotrzebnie... O. No, co jest? Bo jak kliknąłem plusa, to jest dodana... dodała się nowa opcja. Której nie mam teraz, jak klikam, żeby ją usunąć, to przynajmniej ja nie mogę. Więc ty ewentualnie możesz sprawdzić. Jak się kliknie na tą kłódkę, jak jest clever, jak są friends, to jest plus i kłódka. Jak się kliknie kłódkę, no to jest możliwość edytowania tych punktów, na przykład usunięcia jakiegoś. Znaczy powinna być, że tak powiem. Próbuję właśnie kliknąć ten koszyk, ale nie działa. O nie, ja na przykład teraz otworzyłem twoją kartę i na przykład mi ten new friend zniknął. No dobrze, to może mi się jeszcze nie odświeżyło. No, też jest tak. Dobra, Pytanko, mogę wprowadzić efektywnie outsidera sobie? Jeżeli chcesz mieć taki motyw, to nie widzę nic przeciwko, no tylko od razu mówię, że mechanicznie no, nie ma na przykład takiego wsparcia, że daje ci jakąś moc. Znaczy mówię, musiałbym się... czytać, na pewno jakiś wróg by to na przykład podszedł, na przykład jeżeli ktoś by, na przykład jeżeli ty chcesz mieć outsidera jako kogoś, kto na przykład jest w stanie coś tam dodać pomoc. Bo na przykład, o, na przykład tak jak Whisper ma, że jest, że może mieć compel, w sensie, że może nakłaniać, naginać duchy do swej woli, no to można coś z tym pokombinować. Ale... Szczerze powiedziawszy, to myślałem nawet o nim, mocno się zastanawiam, czego nie dać jako ten negatywny tutaj, że technicznie go czczę, ale on lubi być skurwysynem. No, czy taki dziwne coś,
Może być duch, demon. Love, hate, mówię, religion. Jeżeli chcesz taki motyw wprowadzić, no to... Nie. To jest... Bierzesz odpowiedzialność, że taka rzecz się pojawia w świecie. Że nagle jest elementem. Okej. Okay. No bo to jest opcja jakbyście... Żeby się komplikowały jakieś rzeczy mi... Co to tam dalej jest? W sumie z takich innych rzeczy mechanicznych, no to typowo ja... Znaczy, różnica jest taka, że tutaj mistrz gry... W pewnej sytuacji robi rzuty, tylko to tam jednej rzeczy, na przykład do Fortune Roll, czyli tak naprawdę Fortune Roll to jest rzut, to jest takie no na przykład rzut na szczęście powiedzmy, ewentualnie rzut na szansę. Jeżeli na przykład wiemy, że coś się dzieje, albo na przykład jakaś akcja dzieje się w tle, to najczęściej się będę wykorzystywał przy frakcjach, jakaś akcja dzieje się w tle i ponieważ nie chcę zgrywać, nie chcę mieć ulubieńców, ulubionych frakcji, no to rzucam na Fortune Roll, czyli zostawiam to w kwestii losu, jak na przykład danej frakcji poszło. Ponieważ no, to nie jest coś, co dotyczy bezpośrednio graczy, no znaczy, że konsekwencje tego nie będą uderzać bezpośrednio w graczy i od razu. To raz, dwa, też tutaj NPC nie mają statystyk, też się na nich nie rzuca, ale na przykład, żebyście się nie zdziwili i nie mówili, że oszukuję, jak na przykład może być taka sytuacja, że wprowadzam NPC-a i mówię, że on coś robi, że to się dzieje, tylko i wy tylko wtedy na przykład macie możliwość rezista, w sensie OEZ-u. Przetrzymać, znaczy... W zależności od kontekstu, wytrzymania, przetrzymania tego, albo stawiania oporu. Ponieważ im więcej NPC ma inicjatywy, to jest wskaźnik, jak bardzo jest groźny, że tak powiem. Na przykład podręcznik daje taki fajny przykład, że jakaś osoba spóźnia się na spotkanie, ale jest bardzo dobra, że jej miękki i czarujący głos no jakby podaje powód, dla którego się spóźniła i wydaje się kompletnie legitny. Znaczy kompletnie prawdziwy, że nie kłamie. No to wtedy gracz może powiedzieć, że o nie, nie dam się na to nabrać. Nie dam się na to nabrać, no i wtedy ja odpowiadam, że okej, okay, no to rzucasz to i to, żeby stawić opór temu efektowi. Ja chyba myślę, że na Swaker się wszystko już mam. Spoko. A, już patrzę. Character sheet. No tak, kostki rozdałeś. To masz, special ability jest. Aha. U ciebie jest wszystko. O załodze nie mówię, bo do załogi to oczywiście dojdziemy, no tak, wszyscy tak, będą. Indiańsko brzmiące faktycznie. No. To jest akurat imię głównego bohatera ze Złota Gór Czarnych.
Jedyne co to tylko udraci wygląd brakuje. U Maverika no to imię alias wygląd. Czytałem, widzę Maverick, że... Nie wiem, czy może u mnie jest jakiś błąd, bo widzę, znaczy widzę, że sobie go wprowadziłeś, ale on nie jest zaznaczony w te czy we w te. Że ta, ja u ciebie... No? Bo z założenia to ma być koleś, co... Znaczy, na bank nie ma pomagać. Mhm. Tutaj. Nie jestem pewien, czy ma być aktywnie szkodliwy. A, czyli chcesz po prostu mieć taką cichą kartę. Tak. Okej. Okay. Generalnie efektywnie outsider. Tutaj nawet w opisie mam, że ten... Czy to będzie bardzo ciekawe, bo jest właśnie ten... Na kartach możecie zauważyć coś takiego jak Devil's Bargain. Czyli właśnie doładowanie sobie rzutu dodatkową kością, tylko za cenę. Więc w sumie taki outsider może być takim dobrym, że nagle wpada... Ej, mogę ci pomóc. Tylko dzieje się to. A, i żeby nie było, Devil's Bargain mogę nie tylko ja sugerować. Czyli na przykład ja mówię, że ty chcesz na przykład... z tego korzystać, ale na przykład inny gracz, jeżeli sądzi, że na przykład to zrobi ciekawszą sytuację, to może zrobić właśnie stwierdzi, że żebyś nie chciał. Znaczy, mówię, doczytam, bo... czy na przykład, ale wydaje mi się, że limitu nie ma, czyli na przykład, że prawie, że co akcję inny gracz może pytać się drugiego, czy w sumie nie chciałbyś Devil's Bargain, ale podejrzewam, że to chyba, że też, to też to by było, żeby miało jakiś tam sens w fikcji. Znaczy ja to na razie czekam cierpliwie na sygnał od wszystkich pozostałych. No jeszcze poczuwam do bycia gotowo. Jeżeli chodzi o tworzenie postaci, to dopiero potem przejdziemy na... do załogi. Jeszcze takie pytanie. Narkotyki i tym podobne to pod alchemika podpadają. Jak się robi? To znaczy, jest to zależy, bo na przykład, robienie narkotyków, tak patrząc mechanicznie, to byłby po prostu rzut na tworzenie. Czyli na przykład, nie wiem, na Tinker powiedzmy, albo, chwilka, gdzieś crafting mam. Ale tak, na chwilę obecną wydaje mi się, że narkotyki właśnie można traktować jako alchemiczne, tylko no mówię, samo kraftowanie no to jest przy użyciu właśnie tego akcji Tinker. No a do tego dostępu no to każda klasa ma, no tylko że zależy jaką pulę kości będziesz miał. Ale to jeszcze postaram się upewnić. Gdzieś tu była strona z przykładowymi przedmiotami. Nie, to jest Crew Creation. Nie, to są typowe już.
Ale możemy założyć, że tak, że to są rzeczy alchemiczne. W sumie tak, jak u nas narkotyki to jest chemia bardziej, to... To może być alchemia. Trudne w opisie mi blokuje. A właśnie miałem, dosłownie miałem się pytać, czy twoja postać Paul ma imię i w tym momencie wkleiłeś. No bo szukałem jakiegoś pewnego generatorka. Mahadji. Tak Hera w Dakar. Okej. Pani aptekarka chyba będzie zabawną postacią. No tak, dałeś strzałkę w górę, czyli... Czy to jest pozytywna relacja? Obczaj sobie opis jej. To jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Welp. No jakoś trzeba sobie radzić. A na ile te dziwności są normalne, w sensie, bo wybrałem sobie tego demona, półdemona czy coś. I ten tel, w sensie, jak bardzo musi być zaawansowany? Że ona wygląda jak demon, czy że ma ogon, czy jakieś tam rogi pod włosami? No, najbliższe skażenie to jest z tieflingiem. Że to jest po prostu jeden element, który wskazuje na to, że... Trochę jak... O Jezu, tylko nie wiem, Rysia, czy ty Ruby oglądasz? Ruby? Albo kojarzysz? Nie. A. No bo na przykład teraz, co też mi się skojarzyło innego, no to faunusi. Znaczy, Boże, czy tam... No, faunus. Bo tam, czyli tam... Powiedzmy, zwierzęcy ludzie, tylko tak naprawdę... Ludzie tylko z tam jednym czy dwoma elementami zwierzęcymi. Mhm. Dlatego, że w twoim wypadku, no to jest właśnie coś tam demoniczne. To w sumie w takim starym RPG-u Lionheart było też coś podobnego, że była rasa, co się jej wybierało, jaka konkretnie cecha. O, dobra, przykłady, które daje podręcznik. Na przykład
że masz czarne rekinie oczy, albo na przykład, że masz pióra, znaczy no feathers, no tak, pióra. Ptasie pióra zamiast włosów. No takie... Znaczy, jeżeli intencją pytania było to, czy na przykład te elementy można ukryć, no to podejrzewam, że tak, ale to zależy jak bardzo... jaki jakby trudność chcesz sobie dać, że co jest ciekawsze. Czy na przykład coś jest ciężko ukryć, czy... No to arty i nie wiem na ile ma być to taki bardzo, bardzo demon, a na ile tylko troszeczkę o to mi chodziło. No to... To już wiem. To już jest... Znaczy, mówię, no oni są traktowani, ci z Tychos, znaczy Tycheros, jako właśnie półdemony. Natomiast ile na przykład ich jest w mieście samym, to na przykład na chwilę obecną nie wiem, że tak powiem. Ale na pewno ktoś tam jest. Niemniej no ciężko stwierdzić, że ktoś by traktował to jako normalną rzecz. Znaczy możemy potem na przykład dogadać, ale na przykład mi się wydaje, że no nie mu... Że to też nie musi być tak, że każda lepsza osoba, która zobaczy twoje prawdziwe oblicze, znaczy, że tam ten element demoniczny, że od razu, wiesz, będzie uciekać z szykiem albo będzie chciała podpierdzielić niebieskim płaszczem, czy tam straży miejskiej. Wiesz co, bo jest w podręczniku chyba nawet opisane bardziej o tym mieście, jak to tam życie wygląda i tak dalej, że ogólnie... Cały czas każdy się spotyka z jakimiś dziwnymi rzeczami. Więc nawet... Więc nawet jakieś takie dziwności właśnie na postaci rysi to nie byłyby od razu powodem, że ktoś by był przerażony. No, tak też zakładałem, bo przynajmniej szczerze akurat podejrzewam, że wiem o jakim rozdziale mówisz, ale do niego nie doszedłem tak za bardzo. Dobra, ty masz Severos, Acia ma Akoros, Tycheros. I Rufia. Tycheros. O, to ja w sumie od razu będę miał pytanie do... Będę miał pytanie do postaci Mavericka i Rysi, bo widzę, że oboje macie Heritage Tycheros. Się zastanawiam, czy na przykład... Czy może na przykład znaliście, czy znacie się... Czy znaliście się sprzed przybycia do Doskvol? Nie wiem. A masz Mawciu pomysł na swój background? Mój background wygląda w ten sposób, że byłem tym test subjectem dla szalonych naukowców. A to dlaczego cię odesłali? Bo im uciekłem. Aha. To mogliśmy się znać, bo ja też chciałam mieć akademik w backgroundzie, ale raczej, że tam była jakaś intryga i ona brała w tym udział. I coś się działo, wyliczyła i generalnie spierdoliła stamtąd. O Jezu. Idziemy w to, że mi pomogłaś uciec, że byłaś jednym z szalonych naukowców, co na mnie eksperymentowali. Znaczy szalonych naukowców i to mogły być bardzo nielegalne eksperymenty. I wyszło na jaw. Może wyszło na jaw, kiedy uciekałeś. Czy coś takiego. Ona nie została stracona tylko dlatego, bo miała bogatą rodzinę, która miała wpływy, ale oni ją odesłali. A ma na przykład cię o Jezu, brakuje mi polskiego słowa. Wydziedziczyli. Bo też jak tworzycie postacie, no to pamiętajcie, że no jest jakiś powód, dla którego jesteście w tej ekipie, jest jakiś powód, dla którego jesteście łotrami. I macie ten styl życia... No zobaczymy jeszcze jaki, bo będziemy decydować o ekipie. O rodzaju ekipy. Chodziło mi o takie właśnie wyciszenie
tylko nie wiem na ile jakby powiedzieć dziczeniu, czy ona miałaby szansę jeszcze uciec, czy od razu by ją... No coś takiego, w sensie, że straciła kompletnie kontakty, tam jest na czarnej liście, czy bilet i takie tam. O, właśnie to, co teraz rzucił Bryl, czyli tak naprawdę sam fakt, że masz jakiś tam element półdemoniczny, nie sprawi automatycznie, że jesteś podejrzaną. Bo to dla ogromnej większości osób będzie, widziałem gorsze rzeczy. Albo nic nowego. Mhm. Ale poza tym, jak patrzyłem po backgroundach i heritage'ach, no to raczej się nie powielają, że jest taki, powiedzmy, tygiel faktycznie kulturowy. Okej, okay, tak patrzę. Postacie dead. Eckert a corpse thief. Okej. Kurde, blood dealer. To jest całkiem dosłownie koleś, co handluje krwią? Blood dealer chyba? Tak. Chwila, gdzie to masz? Domyślna lista wtyńców. A, blood... A czy tak to można je zinterpretować, bo wampiry istnieją. W sensie jest możliwość potem... Na przykład, jeżeli to wyjdzie w fikcji, jest możliwość grania playbookiem wampira. Znaczy, w ogóle na marginesie, jest możliwość, że na przykład, jeżeli wasza postać zginie, to jest możliwość, że albo robicie sobie nową, albo przechodzicie na playbook ducha. I potem z ducha, przynajmniej wedle podręcznika, jest możliwość, jeżeli w fikcji tak wyjdzie, wzięcia, przejścia z kolei na jeszcze inny playbook. Na przykład Hull albo Vampir. Ciekawe. Ale mówię, szczegóły jak to można osiągnąć, to się nie zagłębiałem. O Jezu, jaki by tu dać twist do handlarza krwią? Tak naprawdę to jest krew zwierzęca. Boże, na wszystko nie lubisz odbierać krwi ludzi. Nie. To jest własna krew. Jezu, nawet z vampire. Chwilka, jak się nazywał ten z Black Lagoon? Sawyer. Już jestem. Z powrotem. Dobra, Bry ma wszystko. Dracia widzę, że chyba też ma wszystko. Dobra. A, Maverick jeszcze tam działa. Okay. Paul też ma wszystko. I... Rysia... Jakie imię?
To się najgorsze, znaczy, nie jest szansa, że jest szansa, że korzystajcie z podobnych generatorów jak Paul, ale... Nie, ja szukałam demonicznych imion na Wikipedii. Jedna wada tej karty, że tych kart, że nie podbiera tej, nie podbiera imienia postaci pod tytuł handouta. Nie można mieć wszystkiego. No, no i w sumie się już, wygląda, już tak to zmieniłem. Też jest okej. Okay. Dobra. Ewentualnie, jeżeli nie pamiętacie, nie jesteście pewni, jak na przykład zmienić tytuł handouta, żeby na przykład nie musiał wchodzić na wasz character sheet, tylko po prostu z listy widział, jakie jest imię, czyli tak jak sobie Bryl zmienił, to jak, to jak macie otworzonego handouta, w sensie waszą kartę postaci, no to jest przycisk Edit. I tam na górze powinna być możliwość, żeby zmienić nazwę w ogóle pliku, w sensie handouta. A jeżeli wam się nie będzie chciało robić, to może potem zrobię to potem. Okej. Okay. Gdzie my tu mamy Tiefling Names Generator? Jezu. Przypomniałem sobie, że w piątej edycji DDK-ów Tieflingi to... To co? Co ci się przypomniało? Że w piątej edycji DDK-ów Tieflingi są emo. Całkiem serio, oni mają tam imiona w stylu Desire i tak dalej. Tam się imiona przypominają z Dragon Warda. Tej jednej klasy. O Jezu. Angst Shadow Warrior? Tak. Najlepsza klasa. Dark Star Raven Shadow, kurna, imię, które sprawia, że aż mi sama skóra sama z siebie na nadgarstku się przecina. Dobra, to ja mam takie... Bo większość rzeczy jest zrobiona, tam jeszcze tylko jakieś, jedna czy dwie osoby robią szczegóły, typu właśnie wygląd, ewentualnie imię. Czy chcemy od razu zrobić wybór ekipy i dopiero potem, jak już wiemy, kim gramy, znaczy jak już wiecie, kim gracie i w jakiej ekipie, to dopiero potem zacząć, w sensie ja wam zacznę zadać pytania, które tam pozwolą nam doprecyzować, o co biega z waszą postacią. Czy jak teraz mamy postacie, to zadam wam kilka typowych pytań, które pozwolą nam lepiej poznać waszą postać, a dopiero po tym wybór rodzaju ekipy. Co wolicie? Może trochę nierozsądnie by było brać w ciemno tą, nie wiem, przemytników, jeśli postaci kompletnie by do tego nie pasowały. Reaktorami czy coś. Myślę, że może lepiej poznać postacie. I od nie wybrać, jaki rodzaj działalności by im pasował. Okej. Okay. Jak sądzicie? Nie mam nic przeciwko. Dobra. To wiesz co, Bryl, jako że ty skończyłeś pierwszy i masz wszystko, to najpierw ciebie wezmę na ruszt. Okej. Okay. Przypomnij mi, jaką klasą grasz? Katerem. Ciepaczem, można to powiedzieć. Dobra. No to standardowo, czy masz jakiś personalny kod czy linię, której nie przekroczysz? Tak, myślę, że raczej nie skrzywdziłbym permanentnie osoby bezbronnej. A, dobra. I jakby co, ponieważ ja tu jeszcze mam ten podręcznik w rękach i tak dalej, to ewentualne odpowiedzi, jeżeli mógłbym prosić, żebyście sobie na przykład tam w miejscu, gdzie macie notatki, żebyście sobie zapisywali. No to też będzie dla mnie potem wygodniej to znaleźć, do przypomnienia.
Czyli tak, masz jakąś linię, której nie przekroczysz. Ale to jest linia, powiedzmy, taka, że spora, i tak spora większość celów by tobie pasowała. Tak, i pewnie jakiś kondukt moralny, kurde, parę. Nie, w sumie. Nie, większego kodu nie mam, bo tak czy siak jestem byłem najemnikiem, więc. Okej. Okay. Chcesz być szefem, czy wolisz być siepaczem dla szefa? Wolę być siepaczem dla szefa. Okej. Okay. Też sobie zapisz. Dobra. W sumie no ostatnie pytanie, jakie mam do myśli z podręcznika, to już odpowiedź po części poznaliśmy, ale ewentualnie możesz ją rozwinąć. W jaki sposób zdobyłeś taste, czyli, o Jezu. Weiss? Nie weiss, tylko, o Jezu, po angielsku to brzmi how did you acquire your taste for violence and coercion? Czyli jakie było twoje życie, że preferujesz metody właśnie przemocy i wymuszania? No cóż, życie na stepach, które ciągle są nawiedzane przez żonę krwi i życie duchy, wymaga być otwartym. Siła tam to jest wszystko. Ja tak zostałem wychowany i gdybym nie przed taką ścieżką, to po prostu bym nie przeżył do tego momentu. Okej, dobra. Prawo silniejszego. Jeszcze zerknę, czy coś... Okej, w sumie... Co ostatecznie skłoniło cię do przybycia do tego miasta? W sumie od jak dawno tutaj mieszkasz? 8 lat temu skończyła się taka tam jedna wojna z tym z Kowlanem, w której moja jednostka najemników brała udział. I po zakończeniu konfliktu przybyliśmy do miasta, ponieważ pod miastem jest...